Siemanko, z tej strony Borsuk, witajcie w kolejnym odcinku z gry Esport Manager. No i tak, jesteśmy w momencie przed kolejnym meczem, tylko że ten mecz będzie dość taki ciężki, ponieważ wcześniej walczyliśmy z nimi. No i ten mecz był taki wyrównany trochę, teraz walczymy z nimi. No i kurczę, tu się boję, że kurde, może być ciężko. Tutaj dwójka gra, trójka na midzie, dwójka na dole, nikt na górze. Okej, okay, na dwóch supportów grają. Jeden tank. No dobra. To brzmi fajnie, ta bezpośrednia kontrola. Ale tak... Tak mech. No nic, spróbujemy. Zagramy jeden mecz. Mecz... Tak, spróbujmy. Tylko, bym sobie trochę pozmieniał. Troszkę bym sobie pozmieniał skład. Oni tam grają na dwóch healerów. I się zastanawiam, czy ten healer u mnie będzie potrzebny. Bo ja bym zrobił sobie w ten sposób, że tam grali trzech mid i dwóch bot, nikt na górze. A zagrałbym sobie w ten sposób, że tego healera bym sobie na razie wywalił, dałbym sobie z koło gościa. Teraz tak, ten gościu poszedłby na górę i grałby agresywnie. Ten gościu grałby na dole i grałby rozważnie. Ten gościu grałby na dole, grałby rozważnie. Ten gościu na midzie defensywnie. Na midzie defensywnie. W ten sposób. Graj, spróbujmy. Wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. A jak będzie, to zobaczymy. Okej. Hajsy, hajsy, hajsy. Jestem ciekaw, czy później będę mógł sprzedać przedmiot. Ale znowu ten gold, jak nie opłaca się znowu. Mógłbym sobie dozbierać ten kołczan, kupić tam. I strasznie mi daleją. No nic, na razie z goldem jest tak średnio. No zobaczmy. Jeszcze trochę hajsu będę potrzebował, zanim cokolwiek... A, oni już sami sobie kupują. No, trudno. Tylko ja bym sobie zrobił tak. Spróbowałbym ich odeprzeć. Na środku.
Coś to zmiana tego nie działa za bardzo. No i tak chodzą tam, gdzie chcą. Z tego co widzę. Środek, defensywnie. Spróbuję im wieżę poniszczyć. Dobra, jedna padła, druga padła. Teraz tak. Jeden góra, środek, dół, środek. Rozważnie, rozważnie, rozważnie. Agresywnie. O, przegrany, halo? To nie dobrze. I z kim teraz będziemy grać? Aha, z jeszcze mocniejszymi. Coś tu jest ewidentnie nie tak. I co, później będę grał z najlepszymi i co? No nie wiem, no. Na pewno hajsu dostałem mniej. Kupmy gościowi tam biureczko. Żeby miał lepsze. Dobra, przydałby się więcej tych rzeczy, bo kurczę, do ćwiczeń i tak dalej. Trzeba schodzić zanim się pozbierają. Po sobie. I ten jeszcze wygoda. Ten ćwiczenia. Ten też ćwiczenia. Zastanawiam się, jak to kurde zrobić, bo ten sparring mi nie daje spokoju. Nie mam zielonego pojęcia, jak mam zrobić. I czy faktycznie to działa na tej zasadzie, że nieważne czy przegram, czy wygram, to i tak będę dostał coraz lepszych gości. Co mi się tak trochę nie uśmiecha. Czy ten sparring w ogóle cokolwiek daje, żeby, wiecie, doświadczenie dostać coś, ale nie dostawałem żadnego doświadczenia. Tylko za mecz się dostaje. Więc tak mech. Dobra. Zobaczmy sobie ich umiejętności. Na poziomie 7 będę mógł lepszyć dopiero. Dobra. Kupujmy tu im rzeczy trochę. Chociaż tam im tak mogą mieć tylko 5 rzeczy, nie? Więc nie ma sensu kupować tyle rzeczy na raz. Dobra. Umiejętności zespołowe mnie nie interesują póki co. Aha, przez to, że mi się podniósł, to jest poziom, to oni znowu muszą się tutaj ogarnąć. No dobra. Skoro tak, to i tak zróbmy. Okej.
tam do jedzenia. Ty też do jedzenia. Ty do ćwiczeń. I ty też do ćwiczeń. Dobra. Jestem ciekaw, czy faktycznie jest jakiś inny sposób, żeby ich szkolić jakoś. Nie wiem, czy w sklepie. Siłownie, pokój wyczynkowy, kuchnia, galeria sławy. Spialnia, taras, balkon, salon. No nie. Jedynie co to im zwiększa doświadczenie. Nic poza tym. No dobra. Zagrajmy jeszcze ten mecz. Jeden. Zobaczymy. I spróbuję zagrać tak trochę nietypowo. Zobacz, czy by mi się to udało. Bo pomysł jest dobry. Na wykonanie sami zobaczymy. Potrzebuję dwóch tanków. I reszta damage. I teraz tak. Tylko nie popatrzyłem, jak wygląda ich rozkład. O, to źle zrobiłem. No dobra, zagrajmy defensywnie, defensywnie. Ty grasz dół, ty grasz środek. Góra, góra, góra. Agresywnie, agresywnie, agresywnie. Symulacja. No i tak nie bardzo. Aha, to mi samo zrobiło mecz. To nie tak chciałem. Ajajajajaj. Całkowicie nie tak chciałem to zrobić. Fuck. Co ja zrobiłem? To brzmi fajnie. Kupujmy im to. I z kim teraz gramy? A i jeszcze silniejsi są teraz. No tak nie powinno być, no. Ho. No nic. Najpierw musimy ich ogarnąć. I spróbuję z tym sparingiem ogarnąć, o co chodzi. To by się mi przydało. Dobra, kończ tam jeść. Ty do odpoczywania, ty do jedzenia, ty do odpoczywania, ty na siłownię, ty coś zjeść.
i ty na siłownię. No i spróbujmy po tym sparingu. Może ten sparing coś jednak da mi. Bo kurczę, ja ewidentnie nie dam rady sobie tak. No dobra, spróbujmy sparring i zagrajmy sobie z nimi. Graj. Spróbujmy tym samym. Nie popatrzyłem sobie na ich skład niestety. No to nic. Graj. Będę kupował sam przedmioty. Zobaczymy, czy to mi coś da. Jak oni grają? Dwóch góra, dwóch dół, jeden środek. Okej. Kup. Teoretycznie mógłbym na początek grać trochę bardziej defensywnie tylko, a dopiero później przejść na ofensywę. Nie? Tak mi się wydaje. Dobra. O, jak tutaj się podbiło. Dobra. Ty jesteście pod obronę. Wam w ten sposób zrobię. Okej. Tak. 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 O, ja teraz już nie mogę za bardzo kasy wydać. Tutaj jeszcze mam im kupić. To mnie nie mogę. Tobie co tu kupić? Tobie to kupię. Nawet daję radę. W ten sposób. Jak przegrany? Co to się stało? Dzięki, co ja to przegrałem. Ej, trochę mnie to zdziwiło. Z niej dołem nie wzięli? Ciekawe. No dobra, zagrajmy na nich. Środek 4, 1 góra. 4 środek, 1 góra. Może to, że healera nie ma, ale to znowu healer tam... Też nie jestem specem od takich gierek. Nie wiem, jak to działa tutaj, zacznijmy od tego. No kurczę, to było tak dobrze się tutaj fajnie wszystko układało. A tu nie wyszło. Niestety.
Tobie możemy dać to, bo i tak nie masz tutaj punktu wystarczająco. Dobra, graj. Widzę, że oni strasznie zmieniają pozycję. Napadli mi tam. Wieża mi padła, nam idzie. Niedobrze. Ten gościu, co jest na dole, bo przeszedł mi na środek. Dobra, kup. Dobra, co jest do damage'a? Damage. W ten sposób. Tu pod heal'a. Trzymałość. No dobra, spróbujmy. Maksymalna prędkość. I no was jest trzech. A i no pod wieżą wszystkich zabili mi, nie? Jak to ma tak działać? Ala. Co tu się stanęło się? To nie tak ma być. Ewidentnie to nie tak ma być. Tobie damy... Tak. Tak. Dobra. Tak. Ty nie masz hajsu. Dobra, pod top. Padł top, więc jest dobrze. No, mogę sprzedać, spoko. Choć nie chcę tego robić. Jest tu szansa na trafienie krytyczne? Nie, nie ma. Jest szansa na unik jedynie. Dobra. Okej. W ten sposób. A czemu nie? Nie będzie jeden tank mocny. Kurde, tanki. Macie grać defensywnie. Elegancko, mecz wygrany. Zakończ. I czy coś dostanę w zamian za to, za ten mecz? Nie, nic nie dostałem. Kompletnie nic, nie? Tego sparingu się nie opłaca w ogóle używać. Jego można użyć na zasadzie, żeby sprawdzić, czy w ogóle damy radę wygrać. No ale no przykładowo teraz jak gramy z tymi... Tutaj, no to jest taka odskocznia, że o, oni mają 124, a ja mam tylko 38, nie? Nie wiem, jak to ja mam zrobić, ale dobra. Będziemy próbować w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i słyszymy się w kolejnym odcinku jutro. Trzymajcie się, cześć!